Eluwina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy naprawdę ciekawy dzień, bo pierwszy raz od jakiegoś czasu dłuższego widzę, że jest i Elviso, i Agent X na serwerze, ale niestety dzisiaj nie będziemy sobie robić z nimi nic związanego, chociaż mógłbym do nich pójść i opowiedzieć im o mojej przygodzie, albo na przykład pokazać im jajo. Patrzcie, jakie mam jajo. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Na pewno każdy z chłopaków się dowie o tym, że Maciuch jest tutaj bossem, Maciuch jest szefem, Maciuch jest prosem i Maciuch jest królem. W sensie o tym, że jest królem i szefem, to już wiedzą, ale się to także dowiedzą o tym, że jest bossem. Niestety takie przyjemności jak przechwalanie się naszą misją do endu musimy sobie zostawić na później, ponieważ są sprawy ważniejsze związane z aksolotlami i tym, co Abra, no jakby to powiedzieć, od Janie Pawlił. Ty, w ogóle wbił tutaj agent, nie mam pojęcia po co. Ja właśnie chciałem iść do tej tajnej hodowli niebieskich aksolotli, ale wbił sobie agencior. No dzięki, stary, w sensie, co ty ziomek, wypadł stąd. Dobra, chłop sobie poszedł, w takim razie ja mogę spokojnie się udać do tej hodowli. Pamiętajcie o tym, że ona jest tajna. Agenty X i Elviso nie mają pojęcia, że coś takiego powstało, że coś takiego istnieje. Także lepiej, żeby on mnie nie śledził. Ja się jeszcze, słuchajcie, raz odwrócę, żeby na pewno zobaczyć, czy mnie nie śledzi. I go tutaj nie ma. Oczywiście, słuchajcie, chodzi o cały Saigon związany z tym. Nie, dalej, słuchajcie, nie mogę na to patrzeć. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Cały czas leży tutaj wiadomość ode mnie do Abry, od wczoraj ona tutaj leży, Abra jeszcze się nie ustosunkował, być może jej nie zobaczył, ale słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś, czego nigdy nie chciałem robić, ale ponieważ to już się stało przez Abrę, myślę, że możemy tego spróbować. A chodzi oczywiście o rozmnażanie niebieskich aksolotli. To jest coś, czego rzeczywiście nie chciałem nigdy robić, no bo nie chciałem zwiększać ich populacji, ale w tym momencie jak się stało, to już się nie odstanie i sam chciałbym spróbować, zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Tu mnie ziomek atakuje. Słuchajcie, ja przygotowałem sobie troszeczkę rybek, weźmiemy sobie jednego aksolotla, bo oczywiście gdybyśmy wzięli dwa niebieskie aksolotle, to w ogóle nie ma sensu. W sensie, no ma sens, że jak chcesz mieć więcej niebieskich aksolotli, ale nie jak chcesz sprawdzić swojego skilla w pozyskiwaniu niebieskich aksolotli. Lotli. Słuchajcie, musiałem się skryć w Maciuch Tower, bo oczywiście przyszła noc, jest agent na serwerze, nie można iść w Kimę, bo on nie odpisuje, jest przypał. Ale plan jest taki, zgarniamy jednego niebieskiego aksolotla, który być może jest mój, a być może nie jest mój, i sprawdzamy w moim, słuchajcie, starym podziemnym akwarium dla aksolotli, czy uda nam się zwiększyć ich populację, mając tylko jednego. Do tego celu wykorzystam już sobie oczywiście tego różowego i żółtego aksolotla oraz mam nadzieję, że coś tam się zrespiło. Ilekroć razy tam byłem przez ostatnie, nie wiem, kilka tygodni, nic tam nie było, ale to mogło być spowodowane tym, że po prostu tam nie przebywałem. Teraz jak jestem dużo czasu na górze i tam zerknę, to powinno coś się zrespić. Ty ziomek, chodź na Kimę, chodź spać. Nie, stary, nie załatwiaj ich. Chodź tutaj, stary, musimy ich zobacz. Chodź tutaj, zapraszam cię. O, patrzcie co robimy, wabimy go jedzeniem. Dawaj tutaj na górę, przyjacielu serdeczny. Wbijemy sobie tutaj, uderzymy sobie w Kimę i będzie fajnie. Słuchajcie, czy on pójdzie w Kimę? No, musi iść w Kimę. Jest, spanie przez tą noc. Dobrze, udało nam się go zwabić. No i sobie poszedł chłop, nawet. O, dziękuję, do widzenia sąsiedzie. A, miłego ziomka. Dobra, jesteśmy na to gotowi w tym momencie, ale wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Codziennie są odcinki, dzień w dzień, słuchajcie, coś tutaj wlatuje, nawet kiedy jestem na wyjazdach, więc naprawdę opłaca się subskrybować, a do tego bardzo pomożecie mi rozwijać ten kanał, naprawdę to się liczy. Jeżeli chcielibyście jakoś jeszcze wspomóc mnie i coś dobrego zrobić, to wpadajcie na Instagrama, który jest podany pode mną i w opisie. Tam, słuchajcie, pokazuję wam na zdjęciach i na relacjach, jak sobie spędzam wakacje w domu, na spacerze z psem, na treningach i na wyjazdach, i po prostu wszystko macie tam widoczne, więc jeżeli chcielibyście, słuchajcie, coś sobie pooglądać z Maciuchowego życia, to koniecznie wpadajcie właśnie na Instagrama i zostawcie suba, bo te odcinki są codziennie, więc naprawdę się opyla. Dobra, ja już sobie zgarnąłem wiaderko, teraz sobie weźmiemy, słuchajcie, wodę oczywiście. Nie wiem, czy popsułem tamto jezioro, może, słuchajcie, popsułem, może nie popsułem, nie, nieważne. Lecimy po niebieskiego aksolotla i nie wiem, czy to będzie mój, w sensie tam jest ich 8, jeden jest podpisany, czyli jeden na pewno nie jest mój. W takim razie szansa, że ja wezmę akurat tego, który był mój, ten pierwotny maciochowy aksolotl pierwszy w milionowicach, to jest 1/7. To jest... no to jest mało szans. Gdybym wiedział, że takie cyrki będą się odwalać bez mojej wiedzy, to oczywiście, żebym go podpisał jakoś wcześniej, ale... ale słuchajcie, no kto by to przewidział? Nikt by tego nie przewidział. Ile ich jest, chyba więcej? Raz...
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie no, jest cały czas ich 8. Dobra, ja muszę wypłynąć. Zgarniamy któregokolwiek. Może być nawet ten stereo. Słuchajcie, to jest po prostu losowe. Czy to jest mój? Może być już mój. Aczkolwiek w tej książce, w tej wiadomości, którą wczoraj pisałem, Abrze, napisałem, że ja bym bardzo chciał, żeby jednak mój do mnie wrócił. A jeżeli do mnie nie wróci, to oczekuję jakieś rekompensaty za straty moralne związane z tym, że straciłem mojego pierwszego, pierwotnego aksolotla, który był mój jedyny konkretny. W każdym razie, możemy nasz plan dzisiejszy wykonać z każdym niebieskim aksolotlem. Później tego niebieskiego aksolotla, jeżeli będziemy potrafili go odróżnić, a być może będziemy potrafili, bo jednak on będzie, słuchajcie, większy niż te potencjalnie narodzone małe, zwrócimy go do Abry. Dobra, bo się zaplątałem, kurde, a sprawa jest prosta. Po prostu wbijamy tutaj do dziury, patrzymy, czy jakieś aksolotle się zrespiły. Jo, nie ma aksolotli, ale są te. Ej, dobra, to jak wypuścimy tego wariata zwariowanego, to on będzie atakował je chyba. Ej, ale nie ma tu aksolotli, to jest bardzo złe. Ej, dobra, atakuje je, no patrz, on się bawi z nimi, on chce się z nimi bawić po prostu, tak, on się, tak, on zdecydowanie, słuchajcie, on ma po prostu zabawę, o już, myślałem, że go nie ma, jest, to się liczy, oczywiście ja lecę po tego różowego i tego żółtego, które mam u siebie w akwarium i szczerze, mam nadzieję, że te aksolotle jeszcze się zrespią w tej podwodnym, podziemnym akwarium, no bo kurde, ja mam ich naprawdę mało. Jest jeszcze szansa, że tutaj, słuchajcie, coś mamy skitranego. Nie, tu, tutaj niestety nic absolutnie nie ma. Były tylko tam takie, wiecie, no po prostu puste. Puste wiaderka, niestety absolutnie nie było. W takim razie wbijamy sobie tutaj, patrzcie, ja sobie tutaj, Maciek sobie wbija na rejon. Proszę nie wyskakiwać, proszę, ja tutaj zabieram wodę. Teraz tak, zgarniamy. Panie różowy, o, dziękuję uprzejmie, jest pan w takim razie wzięty, teraz robimy pyksona, cyksona, zgarniamy dwa ryby iksony i spróbujemy zajść, to będzie pierwsze moje w życiu rozmnożenie niebieskiego aksolotla, serio, nie jestem z tego dumny, ale to jest po prostu ciekawość level 100 tysięcy, naprawdę, to jest mega, mega, mega ciekawość, zawsze chciało się o to oczywiście zrobić, ej, gdzie jest ten niebieski, no jest niebieski, kurde gościu, dobra, wyrzucamy teraz tego, zgarniamy oczywiście rybeńki, te aksolotle powinny do mnie podlecieć, o, dobrze, dobra, tak, nie, 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 wypuściłem rybę, nie, gdzie jest ta ryba, ja jeszcze tracę życie, nie, teraz muszę iść po kolejną, serio, słuchajcie, dobra, to zapomniałem, trzeba robić bardzo uważnie. Dobra, przy okazji jak tu jestem, to jeszcze zgarniemy tego wariacika zwariowanego żółtego. Panie żółty, chodź tutaj. Dobra, dziękuję bardzo. W sumie będziemy mieli już 3. I serio, te jak to się nazywa? Nie płaszczki, tylko te kałamarnice, one są denerwujące, bo one zabierają uwagę, no nie? Że jakby te aksoloty nie lecą do mnie, jak mam rybę w ręce, tylko właśnie chcą... Ej, ich się tutaj respi za dużo. Za dużo, ja zrobię z tym porządek. To tak nie może być po prostu. To mnie denerwuje, no. O, dobrze, słuchajcie, już jest wszystko ogarnięte. W takim razie możemy sobie wypuścić tego przyjemniaczka. Na kar... Nie. Kolejna ryba. Jeszcze o mało nie umarłem, serio, że to jest takie wyzwanie. Ej, mam tego dość. Serio, nie da się tych ryb w ogóle nakarmić. Jak ich było więcej, tych aksolotli, to rzeczywiście było to prostsze. Dobra, teraz mam wszystkie rybki ze sobą, do tego założyłem zbroję, żeby nie tracić tak szybko życia. Mam nadzieję, że słuchajcie, to zda egzamin. Dobra, panie niebieski, ty jesteś już nakarmiony, panie różowy, też jesteś nakarmiony. Dobra, mamy to. Oni teraz muszą do siebie pod... Jest, za pierwszym razem! Malutki, dobra, zgarniamy go, musimy go teraz, słuchajcie, zgarnąć tylko. Mamy go, jest, mamy niebieskiego aksolotla maciochowego, słuchajcie, to jest prawdziwy macio... Znaczy, no nie wiem, czy prawdziwy maciochowy, no bo trochę jest pół maciochowy, no nie, ten jednak, słuchajcie, różowy był maciochowy, ten niebieski być może był maciochowy, więc mamy takie, no 50-50, jak to się mówi, ale mamy własnego niebieskiego aksolotla, a nie tam jakiegoś podrabiańca, kurde, podrabiańca, tam szczerze, Abera je, sobie zrobił 8 nagle. Okej, póki co mamy 100% skuteczność i wiecie co oznacza, że mamy teraz niebieskiego malutkiego aksolotla? Że nasz niebieski aksolotl wraca do domu, tak po prostu, to jest, słuchajcie, jego dom i tak ma po prostu być. Ja go wypuszczę od tutaj i no i patrz, jeszcze w tym akwarium nie było niebieskiego małego aksolotla, w ogóle nie było żadnego małego aksolotla, a tym bardziej niebieskiego, ej to jest, zapomniałem jak to dobrze wygląda, w sensie jak to pięknie wygląda, jest aksolotl? Super. Niebieski? Genialnie. Mały aksolotl? Cudownie. Mały niebieski aksolotl to jest w ogóle takie kombo, że głowa mała. Bo, o my jaki on... Patrzcie, on jest cudowny. Ej, naprawdę. Akurat, dobra, tutaj...
Trochę dziwnie. Gość jest przyświrowany, ale jest mega słodki. Dobra, zobaczymy, czy teraz ten niebieski aksolotl może się dalej rozmnażać. Wydaje mi się, że nie może, ale tak naprawdę warto, słuchajcie, to przetestować, bo nigdy tego nie robiłem. Chyba trzeba odczekać kilka minut. Ej, mamy dużo nowych. Patrzcie, jest biały. Ej, jest biały mały. Jest mały biały, słuchajcie, jest więcej, słuchajcie, różowych. Ej, widzicie, one się tu respią, to cały czas działa. Dobra, ty gościu, chodź tutaj. On nie chce. Ej, ewidentnie kliknąłem na niego. I rybka się nie ulotniła. Także słuchajcie, ja stąd wychodzę, poczekam parę minut, żeby on mógł się dalej rozmnażać i wtedy atakujemy dalej. Ej, tak w międzyczasie pomyślałem sobie, że to jajo musi mieć swoje miejsce. Jeżeli, słuchajcie, wróciliśmy do tematyki aksolotli i znowu nasz domek dla niebieskiego aksolotla jest zasiedlony właśnie przez niebieskiego aksolotla, to to jest git miejsce, to jest gituwa. Ej, serio, patrzcie, tutaj damy to jajo. Boom! Ej, to wygląda, może być dziwnie, w sensie myślę, że to wygląda spoko, ale może to być trochę dziwne, że tutaj jajo smoka na tym, ale kurde, dzięki temu będziemy codziennie je widywać i codziennie będziemy sobie przypominać o tym, że Maciuch jest potężnym graczem Minecraft. No i mordy, mamy kolejny dzień w Minecraft. Mam nadzieję, że teraz ten aksolotl będzie mógł się rozmnażać. Wydaje mi się, że kiedyś tak było z jakimiś tam świnkami i z krówkami, z owieczkami, że po prostu one mogły się rozmnażać raz na dzień minecraftowy. Nie wiem, czy to była prawda, czy fake, ale zobaczymy, czy aksolotle tak działają. Jak widzę, naprawdę tutaj jest im bardzo dobrze. I teraz tak, panie niebieski. Może, może, no to pięknie, słuchajcie, teraz z białym, zobaczymy, co to będzie. To są moje dwa ulubione chyba rodzaje aksolotli i... Kolejny! Kolejny niebieski, zgarniamy go oczywiście, zgarniamy go. Panie kolego, o, mamy go! Dobrze, jest dobrze, słuchajcie, 100% skuteczności mamy, ej, naprawdę! 2 na 2 razy, no pytanie tylko, czy do 3 razy sztuka ciśniemy, słuchajcie, no nie wiem, bo też... Ja chciałem po prostu spróbować tego, doznać tego i przy okazji zasiedlić moje akwarium dla właśnie niebieskich aksolotli, żeby ono było, słuchajcie, z powrotem aktywne. Oczywiście wypuszczamy sobie tego przyjemniaczka tutaj i mamy już 2. Tego również jeszcze nie było, żeby tutaj były 2 niebieskie aksolotle, to jest giga, słuchajcie, to jest giga sprawa. Chciałbym, żeby one tutaj zostały, bo to jest naprawdę cudowny widok. Jak one jeszcze będą większe, będą jeszcze fajniej wyglądały, może mniej słodko, ale tak wiecie, po prostu bardziej imponująco, no to znowu to akwarium odżyje. Słuchajcie, bardzo mnie kusi, żeby jeszcze raz spróbować rozmnożyć tego niebieskiego aksolotla. Robiliśmy to z białym i oczywiście z różowym. No to z żółtym albo z brązowym, to by było na pewno cool, bo póki co mamy 100% skuteczność, czyli po prostu skill Maciocha do aksolotli. To jest skill Maciocha do aksolotli, tego nie da się podrobić, tego nie da się nauczyć. To po prostu jest umiejętność wrodzona. No to tak żartuję, ale w sumie to nie żartuję. Po prostu jestem królem aksolotli. Ale już wam mówię, dlaczego tego nie zrobimy. Ponieważ nie chcę, słuchajcie, powtarzać błędu Abry. Moim zdaniem błędu, czyli po prostu przesadzać z ilością aksolotli u nas w mieście. Tego aksolotla, którego właśnie zebrałem, idę oddać Abrze. Oczywiście jeden z tamtejszych aksolotli jest mój, ale ja czekam na decyzję Abry w tej sprawie. Jestem bardzo ciekawy, jak on się ustosunkuje do tego, że mój aksolotl, który nie był podpisany, w tym momencie najprawdopodobniej przepadł. Bo szansa na to, że to jest akurat ten, który na przykład jest u mnie w ekwipunku, to jest 1/7. To jest za mało procent szans na to, żeby po prostu mieć pewność, no nie? A gdzie jest mój niebieski aksolotl? Ja bym chciał go bardzo odzyskać. Dlatego bez żadnych problemów, bez żadnych dram ja idę tego oddać. Poczekamy, słuchajcie, aż właśnie Abra się do tego jakoś odniesie, ustosunkuje. Może coś wykombinuje, jak to ogarnąć. I tyle. Ja póki co mam 2 nowiutkie, świeże, malutkie aksolotle niebieskie, które są już w 100% moje i mnie to bardzo cieszy. Dobra, ziomuś, wracasz do braci, powiem ci szczerze, no braci się nie traci, a jak traci, to nie braci, brat bratu bratem, ale no ty masz sporo tych braci, powiem ci, za dużo, jak dla mnie to jest za dużo. W tym momencie, łącząc jeszcze moje aksolotle, które właśnie są u mnie na górze, mamy ich 10 i nie chcę właśnie się przyczyniać do tego, co zrobił Abra, on zrobił ich 8, w sensie z 2 zrobił 8, czyli zrobił 6 dodatkowych, ja zrobiłem 2 dodatkowe, więc no... Wiecie, no też mogłem zrobić i 8, i 10, i 20, i 120, ale to nie o to chodzi. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest rozmnożyć niebieskiego aksolotla i czy uda mi się z niebieskiego i niebieskiego zdobyć właśnie tego niebieskiego, tego rzadszego. No i jak widzicie, sprawdziłem to. Wcześniej nie chciałem tego robić, no bo kurde, nie wyobrażałem sobie, żeby było 10 niebieskich aksolotli u nas w mieście, ale w tym momencie, kiedy było już 8, pomyślałem, dobra, spróbujmy. Raz w życiu się to zrobi i będzie zaspokojona ciekawość.
Ale to jajo wygląda tutaj dobrze, serio. Dzięki temu, że to jest szkło, no oczywiście to jest akwarium, więc z czego miałoby być zrobione, ale jest przezroczyste szkło, bardzo dobrze je widać. I na pewno jak Elvisa mnie odwiedzi niedługo, on wbije sobie na górę i zobaczy... Ale jak to? Także ziomki, ja wam pięknie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Codziennie są odcinki, dzień w dzień coś wlatuje, więc naprawdę opłaca się subskrybować, bo wtedy nic nie przegapicie. A dodatkowo subskrybując kanał bardzo pomagacie mi go rozwijać i to się naprawdę liczy. Piona dla was. A jeżeli słuchajcie, jeszcze chcielibyście zrobić coś dobrego dla mnie i mi pomóc, to wpadajcie na Instagrama podanego pode mną i w opisie tam wam relacjonuję na zdjęciach i relacjach Instastory właśnie, jak spędzam sobie wakacje, na treningach, w domu, na wyjazdach, na spacerach z psem. Słuchajcie, pieska też wam pokazuję, wiem, że jesteście jego wielkimi fanami, także koniecznie właśnie wpadajcie na Instagrama, bo tam to wszystko znajdziecie. Tymczasem dzięki, do następnego, yo!